Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Piątkowa rozmowa dnia, nasza telewizja sądecka, a dzisiaj gościmy w studio zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, pana Michała Kądziołkę. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor i szanowni państwo. Panie dyrektorze, będziemy rozmawiać o rynku pracy, o tym, jak on wygląda też w kontekście pandemii troszeczkę, ponieważ ona negatywnie już widać, te pierwsze skutki negatywne tego, jak COVID wpłynął na rynek pracy, na naszą polską gospodarkę, na naszą sąd, na nasze sądeckie warunki także. Jest także duża ilość osób, które wracają do naszego regionu i do Nowego Sącza z zagranicy. Czy Wojewódzki Urząd Pracy pomyślał o tych osobach, które będą prawdopodobnie no, tutaj już szukać pracy, będą tutaj szukać zatrudnienia w najbliższym czasie? Być może już szukają nawet. Pani redaktor, jak najbardziej Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie analizuje sytuację na rynku pracy. Staramy się pewne kwestie przewidywać. Natomiast ciężko było przewidzieć koronawirusa i my też wtedy, kiedy projektowaliśmy, czy myśleliśmy nad projektami, które będą w przyszłości oferowane mieszkańcom Małopolski, no nie sądziliśmy, że spotka nas wszystkich pandemia. Niemniej jednak rzeczywiście te projekty, które są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, okazały się bardzo trafione, bardzo potrzebne, również w czasach pandemii. Widzimy teraz dużą niepewność. Wiele osób wróciło do kraju, bojąc się o zdrowie swoich najbliższych. Niektórzy obawiali się kosztów ewentualnego leczenia za granicą. Wiele też osób no, nie chciało, czy nie mogło też dłużej płacić za wynajem mieszkania za granicą. Tym bardziej, że to nie jest tylko polski problem, to, że gospodarka wyhamowała, ponieważ za granicą też wiele przedsiębiorstw po prostu, mówiąc kolokwialnie, stoi, tak? Tak, dokładnie, ale też trzeba zwrócić na to uwagę, że dużo osób wróciło z zagranicy, żeby w ojczyźnie przeczekać ten czas i po jej zakończeniu, po zakończeniu pandemii, rozważyć ewentualnie możliwość powrotu za granicę. Dlatego my w tym momencie wychodzimy do tych osób, które z zagranicy wróciły, z konkretną ofertą, aby w sposób właściwy wykorzystały tą sytuację w Polsce. Chcemy pokazać im, co mogą zrobić tutaj, w swojej miejscowości, z czego mogą skorzystać i co my im możemy zaproponować. Czasem wystarczy zdobyć po prostu inny zawód lub środki na własny biznes. Też muszę to podkreślić, że wiele osób, które wracają z zagranicy, podpatrują często tam różnego rodzaju rozwiązania, pomysły, czasem bardzo ciekawe na własny biznes. Brak im tylko wiedzy, jak właśnie zrobić to w Polsce. Czasem brakuje im środków na start, a bardzo często też nawet odwagi. Wiele osób słyszy o tym, że można wziąć udział w projektach finansowanych przez Unię Europejską. Nie zawsze jednak potrafią sami znaleźć coś właściwego dla siebie. Właśnie tutaj jest takie ogromne znaczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, aby tym osobom pomóc odnaleźć się w gąszczu przepisów, programów i projektów. Dlatego tym osobom powracającym staramy się pomóc w wykorzystaniu ich wiedzy tutaj na miejscu, w wykorzystaniu ich doświadczeń. Teraz mogą te doświadczenia, tą wiedzę wykorzystać właśnie w naszym województwie, a my możemy im pomóc i co najważniejsze, wiemy jak to zrobić. No właśnie. Chcemy być takim punktem pierwszego kontaktu dla tych osób właśnie, które z tej zagranicy powracają i zależy nam na tym bardzo, to też chcę podkreślić, żeby wracający do Małopolski obywatele naszego kraju nie chcieli już wracać za granicę. No właśnie, bo często mamy problem z odnalezieniem się w tym chaosie biurokratycznym. Już nie wspomnę o ilości newsów mniej lub bardziej wiarygodnych, na przykład w internecie, bo w internecie zaczyna troszeczkę panować chaos. Te informacje nie są zawsze sprawdzone. Jakie projekty Wojewódzki Urząd Pracy, bo myślę, że to chodzi o jakieś konkretne projekty, są przygotowane dla osób powracających z zagranicy? Jaką nazwę noszą te projekty i jak można z nich skorzystać? Panie redaktor, no, przede wszystkim przygotowaliśmy dwie bardzo ciekawe oferty. Pierwszy projekt nazywa się Nowy Start w Małopolsce, a drugi Wróć z Powerem. Są to projekty dedykowane do osób, które dłużej były za granicą i stamtąd wróciły do naszego województwa.
Podstawową różnicą w tych dwóch projektach jest grupa odbiorców, osób, do których te projekty są skierowane, ponieważ Nowy Start w Małopolsce to projekt dla osób po 30 roku życia, które wróciły z zagranicy w ciągu ostatniego roku i nie mają pracy. Natomiast projekt Wróć z Powerem jest skierowany do osób przed 30, które wróciły z zagranicy w ostatnim roku i nie mają pracy. W tym projekcie pomagamy też osobom, które nie wróciły jeszcze do Małopolski. Mamy też coś specjalnego dla tych, którzy wrócili i już pracują. Warunek w ich przypadku jest jeden. Od powrotu nie może upłynąć więcej niż pół roku. Wszystkie usługi realizujemy w formie zdalnej. To myślę jest ważne i wygodne w tym momencie dla naszych klientów, dlatego że no my też musieliśmy bardzo szybko, sprawnie reagować na tą sytuację, którą spowodowała pandemia. Uruchomiliśmy w maksymalnie bezpieczną formułę kontaktu z klientami, formułę zdalną, tak aby dbać o ich bezpieczeństwo, więc żaden osobisty kontakt z urzędem nie jest w tym momencie potrzebny. Wracam z zagranicy przykładowo, bo nie wiem, przed świętami decyduję się już nie wracać do miejsca swojego zatrudnienia poza granicami kraju. Od czego powinnam zacząć? Gdzie skierować swoje kroki? Dokąd pójść? No, zachęcam przede wszystkim, żebyśmy przekazali tą informację swoim znajomym, rodzinie, którzy planują bądź wrócili z zagranicy, aby w pierwszej kolejności właśnie skierowali swoją uwagę na ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. I też dziękuję, że za pomocą Państwa telewizji możemy tą ofertę również przekazać. Wystarczy skontaktować się z nami, dane znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, czy można w popularne wyszukiwarki wpisać nazwę naszych projektów, czy naszego urzędu. Tam znajdziecie numery czy adresy mailowe do nas i proponuję, żeby rzeczywiście skontaktować się z nami, bo ta oferta jest naprawdę ciekawa. Ktoś może zapytać też, skąd wziął się pomysł ogólnie na realizację tych projektów. O tym też poniekąd rozmawialiśmy wcześniej. I co ważne, kiedy my planowaliśmy te projekty w 2019 roku, naprawdę nie myśleliśmy, nikt nie myślał przecież z nas o jakiejkolwiek epidemii. I chcieliśmy wówczas naszych emigrantów zachęcić do powrotu do kraju, bo sytuacja gospodarcza u nas była coraz lepsza i była też szansa na lepszą pracę i lepsze zarobki w naszym kraju. Brakowało nam wtedy rąk do pracy. My myśleliśmy o osobach starszych, które zostały same, kiedy ich krewni wyjechali za granicę. I rzeczywiście przyszła pandemia, sytuacja na rynku pracy zmieniła się diametralnie. Niektórzy musieli z zagranicy wrócić, choć wcale tego nie planowali. I wiele osób też żyje teraz w takim zawieszeniu, nie wiedzą, co do końca ze sobą zrobić. Więc myślę, że no, nie planując też do końca tej sytuacji pandemii, idealnie wstrzeliliśmy się w potrzebę, która jest teraz. I uważam, że naprawdę osoby, które wróciły z zagranicy i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, właśnie pierwsze kroki powinny skierować do nas i naprawdę do tego zachęcam. Na co uczestnicy tych projektów mogą liczyć? Jakie oferujecie Państwo usługi w ramach oczywiście projektów? No, co jest ważne, to przede wszystkim wiele można zyskać za bardzo niewiele, a dokładnie za okrągłe 0 zł. Wszystkie udział w projektach jest bezpłatny, w obu, tak? Wszystkie nasze usługi, tak dokładnie, są całkowicie bezpłatne, bowiem środki na realizację tych projektów pochodzą z Unii Europejskiej, z budżetu państwa i budżetu województwa małopolskiego. Nie trzeba nigdzie jeździć, z nikim się spotykać, działamy całkowicie zdalnie, o czym powiedziałem. Jedynie wymagany jest dostęp do internetu, bo przez komunikator kontaktujemy się z naszymi klientami. Co ważne, w obu tych projektach można skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i osobistego konsultanta. Doradca zawodowy to taka osoba, która pomaga odnaleźć danej osobie swoje mocne strony, podpowie, jacy pracownicy są poszukiwani przez pracodawców, wesprze w napisaniu CV lub listu motywacyjnego, albo po prostu przygotuje do rozmowy o pracę, również pokażę, w jaki sposób można się zorientować w tych ofertach na rynku pracy, które się pojawiają. Też myślę, że doradca zawodowy podpowie we właściwy sposób, jak dana osoba ma się w sposób właściwy zaprezentować przed pracodawcą.
Dodatkowo, co myślę ważne, osoby, które są przed 30 rokiem życia, mogą skorzystać z doradcy prawnego, podatkowego i wsparcia psychologicznego. Mogą skorzystać z tłumaczenia dokumentów, które mogą się przydać w pracy lub w nauce. Mamy też sesje rozwojowe, tak zwane mastermind, które są okazją do nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń. Natomiast osoby po 30 roku życia mogą otrzymać bony na szkolenia w ramach innych projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. To są inne projekty i w ich przypadku uczestnik szkolenia musi za nie częściowo zapłacić, ale tylko 15% ich wartości. Więc jak widać, to się naprawdę opłaca, bo można u nas kompleksowe wsparcie otrzymać. Czyli reasumując i podkreślając, bo to jest, myślę, ważna informacja dla tych osób, które będą chciały skorzystać, wziąć udział w tych projektach. Jeśli chodzi o porady prawne, podatkowe i te psychologiczne, one są bezpłatne. Jeśli chodzi o te tłumaczenia, czy tutaj jakaś, nie wiem, pula języków wchodzących w to, czy to jest zawężone do jakichś określonych języków, nie wiem, tych najbardziej popularnych, czy nie? Czy z dowolnego kraju przyjeżdżając możemy te dokumenty przetłumaczyć? Jak najbardziej, przyjeżdżając z dowolnego kraju, możemy u nas dokonać przetłumaczenia tych dokumentów. Także bardzo serdecznie zapraszam do skorzystania również z tej opcji. Są jeszcze, tutaj przygotowując się do tego programu, przeczytałam, że są jeszcze tak zwani konsultanci tego projektu. Na czym polega rola takiego konsultanta? Czym on się zajmuje? W czym on będzie pomagał osobie, która zechce skorzystać? No, panie dyrektor, konsultant to jest, tak najkrócej mówiąc, opiekun, taki dobry duch, dobry anioł każdego naszego klienta, który pomaga mu od początku do końca w udziale w naszym projekcie. Klient może porozmawiać z nim na każdym etapie realizacji tego projektu i swojego udziału w nim o swoich wątpliwościach, o swoich pomysłach, poprosić o pomoc. Konsultant pomaga takiej osobie znaleźć środki na szkolenia, kursy, a także dotacje na nisko oprocentowane pożyczki, na otwarcie swojej firmy. No, jest takim swoistym przewodnikiem klienta w tym labiryncie instytucji, funduszy unijnych i różnego rodzaju typów projektów, bo też to trzeba powiedzieć, że osoby, które przez dłuższy czas nie były obecne w naszym kraju, wracając z zagranicy, no mają problem w odnalezieniu się w tej rzeczywistości, więc konsultant podpowie, w jaki sposób załatwić trudne sprawy w urzędzie i pomoże w wypełnieniu wniosku, napisaniu biznesplanu, czy jak korzystać z platformy ePUAP i załatwić sprawy urzędowe z domu. Konsultant naprawdę pomaga w przeróżnych sprawach. Ten wachlarz jest naprawdę bardzo duży. Nam chodzi o to, żeby osoby powracające, nasi cudowni rodacy z zagranicy, naprawdę czuli się tu dobrze zaopiekowani, stąd bardzo dużą wagę przykładamy do ich obsługi, do wsparcia. Chcemy, żeby to było wsparcie maksymalnie życzliwe i po to są konsultanci, zachęcam, żeby korzystać z ich wsparcia. Mam jeszcze takie pytanie dotyczące osób, które już znalazły zatrudnienie. Wróciły z zagranicy, gdzieś udało im się podjąć zatrudnienie, natomiast nie jest ono stałe i być może dla niektórych nie jest perspektywiczne. Czy one mogą tutaj liczyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na jakąś pomoc? Czy w tych projektach znajdzie się dla nich miejsce, czy może gdzieś indziej? Proszę panią, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby pracujące, to również takim osobom możemy pomóc. Każdy, czy to osoba niepracująca, czy pracująca, może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Nawet jeśli nie spełni kryteriów obowiązujących w projektach, to proponujemy mu pomoc w ramach naszych centrów informacji i planowania kariery zawodowej. Wielu powracającym takie spotkania bardzo dużo dają. Mogą popatrzeć na swoje doświadczenie za granicą, przeanalizować, co dotychczas wydarzyło się w ich życiu, przeanalizować pewne możliwości, które daje tutaj rynek pracy. Też nasi doradcy, nasi konsultanci starają się pomagać takiej osobie, jeżeli rzeczywiście ona jest pracująca, spełnia warunki, aby skorzystać z naszych projektów Kierunek Kariera czy Kierunek Kariera
zawodowa. W ramach tych projektów, o czym wcześniej powiedziałem, za niewielki wkład własny można zrealizować dużo różnych ciekawych szkoleń. Nawet jeżeli ktoś chociażby nauczył się za granicą języka obcego, ale nie potwierdził tego egzaminem, to również wtedy u nas w ramach naszych projektów może sobie zrealizować potwierdzenie egzaminem swoich umiejętności językowych. Jeżeli ktoś nie jest do końca zadowolony z tej pracy, którą w tej chwili wykonuje po powrocie z zagranicy, to doradca pomaga mu w szukaniu pracy. Więc myślę, że naprawdę no, warto jest skorzystać z usługi profesjonalnych doradców zawodowych, niekoniecznie w sytuacji już, kiedy ktoś traci pracę. Nawet czasami warto jest o tym porozmawiać w momencie, kiedy pracujemy, kiedy planujemy różnego rodzaju zmiany. Czasami nie potrafimy sami odkryć swoich mocnych cech, zalet, a doradca zawodowy fenomenalnie w tym pomoże. Więc zachęcam właśnie nawet osoby, które już pracują, do tego, żeby przemyśleć, co chcą w przyszłości robić i skonsultować to z doradcą zawodowym. Panie dyrektorze, pan już wspomniał o tym, gdzie powinniśmy skierować swoje kroki pierwsze po powrocie z zagranicy na przykład, czy gdzie powinniśmy szukać pomocy. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można znaleźć informacje, jeśli oprócz oczywiście strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy są takie punkty, gdzie można szukać informacji i czy ten projekt jest jakoś, czy te dwa projekty są jakoś ograniczone czasowo, czy mamy jakiś determinujący nas termin, w którym musimy się zmieścić? Znaczy tak, przede wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy główną siedzibę ma w Krakowie, plac na Stawach, natomiast mamy też zespoły zamiejscowe, zespół zamiejscowy w Nowym Sączu i zespół zamiejscowy w Tarnowie, więc tam też możemy uzyskać informacje na temat naszej oferty, na temat naszych projektów, ale oczywiście nie musimy tam pojawiać się bezpośrednio, możemy zrobić to zdalnie, o tym też dzisiaj kilkukrotnie już mówiłem. Można do nas zadzwonić, napisać SMS-a na telefon 504 12 14 80 lub maila na adres powroty@wpaus.krakow.pl lub zgłosić się za pomocą strony pociągdokariery.pl. Tam zakładka powroty, specjalnie dedykowana dla osób wracających z zagranicy. I poprzez tą stronę również można się z nami umówić. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie projektów, do kiedy te projekty będą realizowane, to myślę, że jest jeszcze trochę czasu, aby do tych projektów przystąpić, dlatego że projekt dla osób powyżej 30 roku życia, Nowy Start w Małopolsce, będzie realizowany do końca lutego 2022 roku. Natomiast projekt dla młodych między 18 a 29 lat, Wróć z Powerem, będzie trwał rok dłużej, do lutego 2023 roku. Ważne jest, i to też powinno być tu podkreślone, że by zgłosić się do nas zaraz po powrocie i wykorzystać ten niepewny, trudny czas i umówić na spotkanie właśnie wtedy z doradcą zawodowym lub konsultantem. No właśnie, może ta pandemia, która zmieniła życie chyba nas wszystkich, być jakimś początkiem czegoś nowego, niekoniecznie czegoś złego, ale może czegoś dobrego. Dziękuję serdecznie za informacje na temat tych projektów. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.